kominiarz. W Polsce panuje przesąd, że kiedy widzi się kominiarza, należy złapać jakikolwiek guzik. Najlepiej, aby był to guzik, który jest elementem munduru kominiarza. Wtedy człowiekowi będzie sprzyjało szczęście. Zabobon jest zakorzeniony głęboko w naszej kulturze. Wziął się prawdopodobnie stąd, że osoby, które czyściły przewody kominowe, po wykonanej pracy były całe umorusane w sadzy i brudzie. Jedynym czystym elementem stroju były guziki, które wystarczyło przetrzeć, aby znów mogły się błyszczeć w słońcu. Idących po ulicy kominiarzy ciągnięto więc do domu właśnie za czyste guziki, aby oczyścili komin i zapewnili bezpieczeństwo domostwu. Pożary sadzy w kominach były groźne i od nich zajmował się ogniem cały dom. Nawet mały pożar w kominie powodował jego spękanie i ulatnianie się dymu szparami do mieszkań. Trzeba było potem remontować taki komin, a była to trudna i kosztowna praca. W swojej pracy kominiarze zajmują się rozmaitymi czynnościami. Wszystkie jednak sprowadzają się do tego, aby przewody kominowe i wentylacyjne spełniały swoją rolę, czyli odprowadzały szkodliwe dla zdrowia produkty spalania węgla lub drewna. Czyste, dobrze działające kominy sprawiały, że mieszkańcy domostwa mogli się czuć bezpiecznie. Nie zagrażały im pożary ani zatrucia. Przykładowe prace, które wykonuje kominiarz, to udrożnianie kominów, sprawdza stan techniczny i szczelność kominów, sprawdza przewody wentylacyjne, zapewnia prawidłowy ciąg kominowy oraz kontroluje instalacje gazowe i kominowe. W Polsce na administratorach budynków mieszkalnych i użytkowych oraz na właścicielach domów spoczywa odpowiedzialność wykonywania regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. Taki przepis minimalizuje ryzyko pożarowe, a także zatrucia czadem czy innymi toksycznymi produktami spalania. W zasadzie podstawowe zajęcie, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych w zawodzie kominiarza, niewiele się zmieniło na przestrzeni lat. Oczywiście technologia poszła do przodu. Współcześni kominiarze wykorzystują inne narzędzia, a ich praca jest bezpieczniejsza, bo obowiązują ich przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Współcześnie zakres i obowiązków się poszerzył. Nowoczesne instalacje są dużo bardziej skomplikowane, a w pracy kominiarz musi posługiwać się urządzeniami pomiarowymi do mierzenia stężenia gazu i prędkości przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej. Praca kominiarza to niezwykle odpowiedzialne zajęcie, dlatego osoby zajmujące to stanowisko są dokładne i uważne, a ich działania zawsze są przemyślane. Trzeba pamiętać, że jest to praca ciężka fizycznie, w trudnych warunkach, na wysokości, przy wysokim poziomie zapylenia. Kominiarz powinien być zatem silny, sprawny. Powinna go cechować dobra kondycja fizyczna oraz bardzo dobre zdrowie, a poza tym nie może mieć lęku wysokości ani klaustrofobii. Kominiarz w swojej pracy używa zestawu kominiarskiego do czyszczenia komina, przepychacza kominiarskiego do przepychania zatkanych przewodów,
drabiny do wychodzenia na dach, anemometru do pomiaru ciągu komina, czujnika gazu do detekcji wycieków gazu oraz innych narzędzi. Kominiarz to zawód rzemieślniczy, zatem aby móc pracować w tej profesji trzeba mieć doświadczenie zawodowe. Można je zdobyć idąc do firmy kominiarskiej na przyuczenie. Pracując na stanowisku pomocnika, kandydat uczy się wszystkiego pod okiem mistrza. Przez 3 lata zdobywa niezbędną wiedzę oraz umiejętności, a także ma szansę dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda zawód i czy rzeczywiście chce go wykonywać. Po 2 latach pracy można przystąpić do egzaminu, który da uprawnienia do wykonywania zawodu. Aby przygotować się do pracy, można również uczyć się w odpowiedniej szkole. Tam poza praktykami wiedzę teoretyczną uczeń będzie zdobywał również podczas zajęć lekcyjnych. Właściciele budynków z kominami są zobowiązani do przeprowadzenia kontroli kominiarskiej raz w roku. Polega ona na sprawdzeniu, czy drożne są przewody wentylacyjne lub kominowe oraz czy nie ma wycieków gazu w naszych domowych urządzeniach. Jeśli zauważymy, że coś jest nie tak z naszym kominem, powinniśmy wezwać kominiarza. W przypadku, gdy w kominie jest za dużo sadzy, przeprowadzi on jego czyszczenie. Każdy, kto chce zostać kominiarzem, musi się tego zawodu nauczyć. Są szkoły, które specjalizują się w uczeniu tego zawodu. Po ukończeniu szkoły podstawowej możesz uczyć się zawodu w szkole dla kominiarzy.